finansowego życia wzięte. Porady Zbigniewa Karasia sponsoruje firma US Financial. Telefon 847-636-5500. Witam w kolejnym odcinku z finansowego życia wzięte. Często tak się zdarza, że dochodzimy do takiego momentu, że robiliśmy coś przez większość naszego życia. Oszczędzaliśmy, budowaliśmy, pomnażaliśmy i potem dochodzimy do punktu, gdzie trzeba by to zacząć likwidować. No i zaczynają się schody podatkowe, dlatego że okazuje się, że niestety, ale żeby to zlikwidować, trzeba zapłacić spore podatki. I teraz oczywiście, jeżeli nie zrobimy wszystkiego, co jest możliwe, nabawiamy się podatków, ale niestety często się zdarza, że szczególnie ja widzę tutaj w mojej praktyce, że przychodzą klienci, którzy mówią, właśnie sprzedałem dom, no i zarobiłem tyle pieniędzy, no i trzeba by to rozliczyć. No i po rozliczeniu łapię się za głowę, mówię, rany boskie, to ja całe życie oszczędzałem, ładowałem w to wszystko, no i teraz muszę tyle zapłacić, no niewiele mi z tego zostanie. No tak, rzeczywiście jak się nie zrobiło tego, co można było zrobić, to tak jest, ale są metody na odsunięcie albo wręcz uniknięcie płacenia właśnie tego capital gain. Także ja często mówię o tym wszystkim, powtarzam, ale no jakoś nie zawsze to dociera, bo to odkładamy na później, a to właśnie nie można odłożyć na później, trzeba być przygotowany na to wszystko, zanim podejmiemy decyzję, powiedzmy, zlikwidowania jakiejś tam inwestycji, wcześniej trzeba to wszystko przygotować. Oczywiście przypomnę słowa Benjamina Franklina, który powiedział, że na tym świecie nic nie jest pewne, za wyjątkiem śmierci i podatków. Czyli tutaj spróbujemy obejść tą pewność, że musimy zapłacić podatek, bo są furtki, które można wykorzystać. Dlatego, że znaczy są, tam jest cała gama tego wszystkiego, ale dzisiaj chcę się skoncentrować właśnie na powiedzmy odciągnięciu płacenia podatków od capital gains. Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, to jest tak zwany 1031 exchange. To 1031 to jest od numeru ustawy podatkowej, bo są różne inne, jest like kind exchange nazwa, starker exchange, to jest to wszystko samo. 1031 exchange polega to na tym, że pieniądze, które uzyskujemy ze sprzedaży naszej inwestycji, reinwestujemy w następną, podobną, czyli jeżeli sprzedajemy nieruchomość, to może musi to być real estate, musimy to kupić tak samo jakąś tam nieruchomość, czy ziemię, czy jakieś tam inne jeszcze pochodne, które są w tej kategorii. Oczywiście przez reinwestowanie tego wszystkiego my nie uciekamy całkowicie od zapłacenia podatków, my odsuwamy na później, do powiedzmy tego nowego zakupu. Czyli ta, powiedzmy, wartość bazowa w tym nowym zakupie będzie pomniejszona o tą sumę zarobku z tej naszej sprzedawanej inwestycji. I teraz ma to sporo sens, bo możemy w ten sposób te exchange zrobić do końca naszego życia, aż po naszej śmierci dostaną to nasi spadkobiercy. Jeżeli dzieci dostaną na przykład tą posiadłość, która no, dla nas, gdybyśmy ją sprzedali, zapłacilibyśmy furę podatków, natomiast oni sprzedając, zachodzi takie zjawisko step up basis, czyli gdybyśmy my sprzedawali, nasza wartość będzie ta wartość bazowa, która będzie bardzo niska i wartość sprzedana, od różnicy musielibyśmy zapłacić podatki. Dzieci, czyli spadkobiercy, mają step up basis, czyli ich basis, ta wartość bazowa, to jest wartość tego domu, tego property w dniu naszej śmierci. Tydzień później sprzedają, nie płacą podatku. Mało tego, jeżeli my sprzedajemy sami, następuje
tak zwane depreciation recapture, czyli przez ten czas, kiedy mieliśmy tą nieruchomość, mieliśmy możliwość odpisywania deprecjacji. Czyli tam, jeżeli to jest residential, to 1/27 co roku wartości mogliśmy odpisywać, wartości property minus wartość ziemi. No, jeżeli kupiliśmy, powiedzmy, za 200 tysięcy, ziemia, powiedzmy, kosztowała 50, czyli ta wartość była bazowa 150 tysięcy, co roku mogliśmy odpisywać 1/27 ze 150 tysięcy. Ale jak sprzedajemy, musimy to niestety oddać. Czyli oprócz tego, że musimy płacić podatek od zarobku, to jeszcze musimy oddać ten depreciation. W przypadku, kiedy przejmują to nasi spadkobiercy, następuje to step-up basis, nie płacą, nie mają capital gain do zapłacenia i również nie muszą zwracać depreciation. Także to na dłuższą drogę pracuje. Oczywiście nie wszystkim, powiedzmy, taki układ pasuje, no ale jest to na pewno jedno z takich poważnych, dobrych wyjść z sytuacji. Kolejna rzecz, po 2017 roku tak Tax Cuts and Jobs Act został wprowadzony na takie zjawisko Qualified Opportunity Zones. To są takie okolice, powiedzmy, na obrzeżach większych miast, które zwykle są to jakieś takie biedniejsze okolice, które, no, żeby, powiedzmy, troszeczkę podkręcić inwestycje w tych dzielnicach, powiedzmy, te Qualified Opportunity Zone dają nam taką rzecz, że zainwestujemy w te opportunity zones i potrzymamy te pieniądze co najmniej przez 10 lat, nasz capital gain podatek staje się zerowy. Tam po 5 latach już tam połowa, powiedzmy, tego podatku nam przepada. I teraz tak, jak samym nam nie za bardzo możemy inwestować, zostały powołane tak zwane opportunity zone funds, przez które możemy wykupywać udziały w tych funduszach i te fundusze w naszym imieniu tam inwestują. Oczywiście tych funduszy jest w tej chwili mnóstwo, bo w tej chwili tego już jest ponad 7 tysięcy. Ten powiedzmy, program cały był zaprogramowany do 2026 roku. Mam nadzieję, że zostanie przedłużony, ale jeżeli nie, do tej pory, dopóki nie zostanie, nie przepadnie, no to możemy w ten sposób właśnie inwestować. Oczywiście nie ma gwarancji principal w tym przypadku, dlatego że to są inwestycje, a jeżeli zostaną źle zainwestowane, może być kiepsko, ale tutaj warto, powiedzmy, zaprzyjaźnić się, powiedzmy, z dobrymi doradcami, którzy nami pokierują. Jest, jak powiedziałem, ponad 7 tysięcy tych opportunity zones, jest mnóstwo tych funduszy i niektóre z nich naprawdę przynoszą doskonałe rezultaty. Te fundusze płacą nam co roku dywidendy, a po 10 latach sprzedajemy ten udział i dostajemy czyste pieniądze bez zapłacenia capital gain. Także warto wziąć coś takiego pod uwagę. Są jeszcze inne możliwości, no ale to potrzebowalibyśmy jeszcze dużo więcej czasu. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o unikanie płacenia właśnie podatków, powiedzmy, tych od capital gain, no to jest dosyć poważne zajęcie, jak to robić i trzeba to cały czas mieć na głowie, szczególnie dla ludzi, którzy są już na emeryturze i mają niezbyt duże dochody. Jeżeli mają tam, powiedzmy, tylko Social Security nie jest taxable, czyli jeżeli to jest pojedyncza osoba, single person, to jeżeli zarobki będą w 2023 roku do 44 625, wtedy capital gain jest na poziomie 0. Jeżeli to jest małżeństwo, do zarobków 89 250 capital gain jest 0. Czyli możemy, powiedzmy,
jeżeli się nabawimy capital gain, które nie będą większe właśnie od tych dwóch cyfr, czyli dla singla 4,4600, dla małżeństwa 89,250, wtedy nie płacimy capital gain. Jak tym pokierować? Oczywiście, jeżeli mamy do sprzedania nieruchomość, możemy ją sprzedać na raty, na installment basis. Czyli my stajemy się bankiem dla tego kupującego i mamy, powiedzmy, umowę, że ktoś nam to spłaci w ciągu, powiedzmy, tam 5 czy 10 lat i nie mamy całego, powiedzmy, tak jak gdybyśmy sprzedali od razu wszystko, że mamy wszystkie pieniądze w jednym roku, tylko mamy te dochody rozłożone na kilka lat i możemy się zmieścić właśnie w tym zerowym capital gain. I właśnie kwestia ułożenia tego w ten sposób i tak dobrania tych spłat, żeby zmieścić się w tym, ma niesamowicie duże znaczenie. I tutaj właśnie trzeba, powiedzmy, zawsze przed taką decyzją porozmawiać z kim, kto zna prawo podatkowe, który potrafi nam to ustawić tak i pomóc nawet naszym adwokatom, którzy prowadzą naszą transakcję, żeby taki ustalić kontrakt, żeby nie zapłacić capital gain. Jest to według mnie jedna z lepszych rzeczy. Nie wszyscy chcą, powiedzmy, bo to jest ciężko znaleźć. Kiedyś było ciężko znaleźć, bo oprocentowania były bardzo niskie, ale teraz przy tego typu oprocentowaniach w okolicach 7% na pewno, jeżeli zaproponujemy kupującemu ciutek lepsze warunki, dla nas będzie to jeszcze dobrze, dla kupującego będzie dobrze, a my przy okazji jeszcze zaoszczędzimy mnóstwo pieniędzy na podatkach. Więcej informacji na tematy finansowe i nie tylko w polonijnej gazecie internetowej www.meritum.us.